Zapraszam Was na niezwykły test Nissana Qashqai'a o oznaczeniu modelowym J10. Test niezwykły, bo przeprowadzony na przestrzeni 10 lat użytkowania tego pojazdu i przejechanych nim 153 tysięcy kilometrów. W dzisiejszym filmie Nissan Qashqai 2.0 DCI z napędem na 4 koła z 2007 roku. Zapraszam. Wyobraźcie sobie taką sytuację. Francuski producent samochodów tworzy od podstaw zupełnie nowy model. Wyposaża go w silnik diesla o oznaczeniu DCI i wypuszcza na rynek. Produkuje ten samochód w angielskiej fabryce. Nie brzmi najlepiej, prawda? No właśnie, a to jest krótka charakterystyka Nissana Qashqai'a pierwszej generacji. Nissan wypuścił ten model w 2007 roku i już wtedy Nissan jako firma był własnością koncernu Renault. Produkcją modelu Qashqai zajęła się brytyjska fabryka marki i bardzo szybko samochód ten o dziwo osiągnął sukces. Już w 4 lata od rozpoczęcia produkcji z taśm montażowych zjechał pierwszy milion egzemplarzy, a po kolejnych 3 latach kolejny milion. Czy z perspektywy czasu żałuje zakupu Qashqai'a? Jak sprawował się na przestrzeni 10 lat? Jakie są jego największe wady, jakie zalety? I czy warto bać się zakupu używanego egzemplarza Nissana Qashqai'a pierwszej generacji? Na te pytania odpowiem w tym filmie. Qashqai, którego możecie widzieć na filmie, to Qashqai z 2007 roku, wyposażony w silnik 2.0 DCI, posiadający 150 koni mechanicznych i 320 Nm momentu obrotowego. Samochód to najbogatsza wersja dostępna wówczas, a więc wersja Accenta Pack. Już w 2007 roku Nissan wyposażał ten samochód w najwyższej wersji standardowo w dwustrefową automatyczną klimatyzację, bezkluczykowy dostęp, system Bluetooth, szklany dach, 6 poduszek powietrznych, radio ze zmieniarką CD czy czujnik deszczu oraz zmierzchu. Jak na ówczesne czasy wyposażenie to było całkiem niezłe. Oceniając kondycję Qashqai'a po 10 latach użytkowania, patrząc na auto z zewnątrz, można zauważyć, że lakier w zasadzie nie stracił swojego blasku, tak samo koloru nie straciły plastiki. I to z pewnością są mocne strony Qashqai'a. Warto też zwrócić uwagę, że wysoki profil opony przez cały czas użytkowania auta bardzo dobrze zabezpieczał ładne 18-calowe aluminiowe polerowane felgi. Jeśli chodzi o wygląd i stopień zużycia wnętrza po 153 tysiącach przejechanych tym samochodem kilometrów, to trzeba powiedzieć, że plastiki zachowały swój kolor, nie popękały i sprawowały się całkiem dobrze. Jedyne rzeczy, które ewidentnie są słabej jakości we wnętrzu Qashqai'a, to po pierwsze lakierowana skórzana kierownica, z której wierzchnia warstwa lakieru zeszła, oraz wewnętrzne chromowane klamki, z których często lubi schodzić warstwa chromu. Sama deska rozdzielcza i boczki drzwi do poziomu schowka na rękawiczki wykonane są z miękkich i całkiem przyjemnych w dotyku materiałów. Poniżej schowka na rękawiczki te materiały są już twarde, ale za to odporne na zarysowania, więc nie można im w zasadzie niczego zarzucić. Także i tkaninowa tapicerka Qashqai'a zniosła świetnie trudy 10-letniego użytkowania tego samochodu. Nissan podawał, że inspiracją dla stworzenia wnętrza były wnętrza samolotów. Wydaje mi się to nieco naciąganą teorią, ale fakt faktem, że wnętrze Qashqai'a jest oryginalne i ergonomiczne. Nie da się jednak ukryć, że było ono projektowane ponad 10 lat temu, bo w dzisiejszym świecie samochodowym wnętrza bez wielkich ekranów LCD wyglądają po prostu nieaktualnie. Elementem, którego moim zdaniem zabrakło w Qashqai'u, jest również rozbudowany komputer pokładowy. Już w 2007 roku, choćby grupa Volkswagena montowała komputery z wieloma rozbudowanymi funkcjami. W Qashqai'u natomiast mamy do dyspozycji absolutnie podstawowe wskazania. Mamy średnie spalanie samochodu, nie mamy natomiast spalania chwilowego. Mamy jedną pamięć dla wszystkich danych,
podczas gdy już wtedy bardzo często spotykano przynajmniej dwie pamięci komputera pokładowego. Tego przeciętnym użytkowaniu może brakować. Świetnym rozwiązaniem jest natomiast ogromny szklany dach. Co prawda nie jest on otwierany, natomiast w sposób genialny doświetla wnętrze, zwłaszcza w pochmurne dni. Posiada też kapitalną roletę, która w całości potrafi zaciemnić ten dach i stanowi dobrą izolację akustyczną w przypadku jej zamknięcia. Muszę też powiedzieć, że przestrzeni wewnątrz Qashqai'a nie brakuje. Zaskakująco dużo miejsca na nogi mają pasażerowie tylnej kanapy. Z przodu podróżuje się bardzo komfortowo. Bagażnik, który ma 400 litrów pojemności, nie jest może mistrzem pakowności. Natomiast fakt faktem, że przy odrobinie samozaparcia bez większych problemów można się tym autem wybrać w 4 osoby na tygodniowe wakacje. Wiek Qashqai'a z pewnością robi swoje. Nie ma żadnych wątpliwości, że Qashqai nie prowadzi się tak jak najnowsze konstrukcje powstające w klasie crossoverów. Ogólne wrażenia z jazdy są bardzo przyzwoite, ale nie mamy co liczyć na sportowe doznania, ani też na przesadną precyzję prowadzenia tego samochodu. Jeśli chodzi o jazdę Qashqai'em, to ogromną zaletą tego samochodu, zwłaszcza na tle innych aut oferowanych na rynku, jest jego rewelacyjna stabilność przy wyższych prędkościach. W czasie jazdy autostradowej auto nie jest podatne ani na boczne podmuchy wiatru, ani na zawirowania powietrza, które znajdują się na przykład za tirami. Bezpiecznie i pewnie podąża w obranym kierunku. Najważniejszy komponent samochodu, czyli silnik, zapewnia Qashqai'owi całkiem niezłą dynamikę. 150 koni i 320 Nm to może jak na dzisiejsze czasy nie jest zbyt wiele, zwłaszcza jeżeli weźmiemy pod uwagę, że Qashqai z napędem na 4 koła i tym wyposażeniem waży ponad 1600 tonę, ale mimo to dynamiczna jazda tym samochodem nie nastręcza trudności. Wyprzedzanie nie powoduje żadnych kłopotów, samochód chętnie wkręca się na obroty i co jest ogromną zaletą tego silnika diesla, to, że cały zakres obrotów można uznać za użyteczny. Ten silnik nie traci wigoru nawet pod czerwonym polem, co często dzieje się w jednostkach TDI Volkswagena. Te w miarę przyzwoite osiągi są przy tym okupione rozsądnym zużyciem paliwa. Nie jest absolutnie żadnym wyczynem uzyskanie spalania na poziomie 6,5 litra na 100 km w trasie i 8,5 litra na 100 km w jeździe miejskiej. Qashqai w wersji z dwulitrowym dieslem standardowo wyposażony był w filtr DPF. Wiele osób boi się tego rozwiązania, ponieważ powszechnie przyjmuje się, że filtr DPF nie jest dobrym rozwiązaniem, jeżeli auta użytkujemy w mieście. Z mojego doświadczenia wynika, że jeżeli tylko przynajmniej raz w miesiącu udajemy się w jakąś dalszą trasę, to filtr DPF nie powinien nastręczać żadnych problemów. Praktycznie nie powinniśmy zauważać, że jest on zainstalowany w samochodzie. Mówiąc o silniku, nie sposób nie odnieść się do złej sławy, jaką silnikom DCI zrobiła Laguna drugiej generacji wyposażana w silnik o pojemności 1,9. Qashqai z dwulitrowym silnikiem DCI nie ma z tamtą konstrukcją nic wspólnego, przynajmniej jak chodzi o usterkowość. Muszę powiedzieć, że na przestrzeni 10 lat w tym samochodzie więcej rzeczy zostało wymienionych w związku z ich eksploatacyjnym zużyciem niż w związku z usterkami. Jeżeli chodzi o eksploatacyjne zużycie, to myślę, że można zakwalifikować do takiego zużycie się sondy Lambda po 10 latach jazdy tym samochodem. Kolejną rzeczą, którą wymieniłem na przestrzeni 140 tysięcy pokonanych samochodem kilometrów, był czujnik turbodoładowania i to z pewnością należy zakwalifikować jako usterkę od sprzętu silnika. Poza tym Qashqai nigdy nie odmówił współpracy w ten sposób, aby konieczne było jego odholowanie do serwisu. Raz tylko zdarzyła się sytuacja, kiedy Qashqai'a było bardzo trudno uruchomić, a spowodowane to było, jak się okazało później, zamontowaniem kiepskiej jakości filtra paliwa. Ten filtr się rozszczelnił, co powodowało zapowietrzanie się systemu paliwowego. Po wymianie tego filtra problem nigdy nie powrócił. Wspominałem już o tym w jednym z innych filmów opublikowanych na moim kanale, że najsłabszym elementem Nissana Qashqai'a pierwszej generacji jest zdecydowanie jego zawieszenie. To zawieszenie nie tłumi harmonijnie nierówności. Zwłaszcza poprzeczne nierówności są tłumione bardzo wyraźnie. Drgania przenoszone są do wnętrza samochodu, a zawieszenie pracuje przy tym bardzo głośno. Co więcej, trwałość poszczególnych elementów zawieszenia również nie może być oceniana wysoko. Na przestrzeni 10 lat użytkowania tego samochodu to właśnie z zawieszenia
zawieszeniem miałem najwięcej pracy. Tym niemniej wiele elementów tego zawieszenia mogło być wymienione już na gwarancji. Mam tutaj na myśli choćby tylne amortyzatory. W czasie z kolei innych prac z zawieszeniem i wymiany pewnych jego elementów, mam tu na myśli głównie elementy gumowo-metalowe, można było wyeliminować te błędy konstrukcyjne, które konstruktorzy Nissana popełnili przy projektowaniu pierwszej wersji zawieszenia. Wymiana elementów na te przeznaczone do aut ze zmodyfikowanym zawieszeniem gwarantowała znacznie lepszą pracę zawieszenia i większą wytrzymałość tych elementów. Absolutną porażką Nissana natomiast była trwałość tylnych wahaczy montowanych w Qashqai'u, zwłaszcza przed 2009 rokiem. Bywały przypadki, i tak też stało się w przypadku mojego samochodu, że wahacze te rozsypywały się w palcach, nie wygrywały walki nierównej z rdzą. Auta, które mają wymienione wahacze na nowe, oczywiście wolne są od tego problemu, natomiast zawsze przed zakupem warto skontrolować stan tego elementu tylnego zawieszenia. Układ kierowniczy Qashqai'a to również nie najlepiej opracowana konstrukcja. Nie jest on przesadnie precyzyjny, zmusza do częstych, drobnych korekt toru jazdy na wprost, a przy tym nie daje czucia tego, co dzieje się u styku kół i asfaltu. Co więcej, Qashqai'om zdarzają się problemy z końcówkami drążków kierowniczych, zwłaszcza jeżeli montujemy elementy nieoryginalne. Charakteryzują się one znacznie mniejszą trwałością niż końcówki drążków oferowane przez ASO Nissana, co zapewne znajduje również odbicie w cenie, bo końcówki drążków oryginalnych są droższe od zamienników mniej więcej pięciokrotnie. Układ przeniesienia napędu w Qashqai'u zniósł 10-letnią eksploatację w zasadzie bez większych problemów. W tym czasie zużyciu uległy łożyska kół przednich, które zostały wymienione bez większego problemu. Zatarciu uległ również krzyżak na wale. I tutaj ciekawostka. Nissan nie przewiduje wymiany tego krzyżaka, oferuje jedynie wymianę całego wału na nowy. Bez trudu jednak znajdziecie na rynku firmy, które zajmują się kompleksową regeneracją wałów napędowych za ułamek ceny nowego elementu. Poza tym muszę powiedzieć, że układ przeniesienia napędu, napęd All-Mode 4x4, który jest autorską konstrukcją Nissana, to bardzo, bardzo dobre rozwiązanie. Nie będę wdawał się w szczegóły techniczne realizacji napędu na tylną oś, bo nie mam o nich większego pojęcia. Mogę jedynie powiedzieć, że w praktyce, porównując mobilność Qashqai'a do samochodów wyposażonych w sprzęgło typu Haldex, Nissan zdecydowanie lepiej radzi sobie na luźnych nawierzchniach. Przede wszystkim trzeba powiedzieć, że w Qashqai'u mamy możliwość wyboru pomiędzy trzema trybami pracy napędu 4x4. Mamy do dyspozycji tryb napędu na przednie koła, tryb automatyczny, w którym to komputer decyduje, kiedy dołączyć tylną oś, i najciekawszy tryb, a mianowicie tryb lock, który pozwala nam zablokować napęd na cztery koła do prędkości 45 km na godzinę. To wszystko w połączeniu z elektroniczną blokadą przedniego dyferencjału oraz systemem kontroli trakcji powoduje, że w cięższych warunkach drogowych, jak głęboki śnieg czy błoto, Qashqai radzi sobie naprawdę bardzo, bardzo dobrze. Dodatkową ciekawostką jest fakt, że odmiennie niż w większości oferowanych dzisiaj samochodów, w Qashqai'u pierwszej generacji ESP da się wyłączyć całkowicie. To po pierwsze pomaga w wydostaniu się z pewnych opresji drogowych, kiedy auto jest zakopane i jednak buksowanie kół czy też poruszanie się delikatnym poślizgiem jest wręcz pożądane, ale również pozwala na trochę więcej zabawy na ośnieżonych drogach. Jak zatem można podsumować te 10 lat spędzonych z Nissanem Qashqai'em i za co ten samochód można lubić, a co z pewnością należy uznać za jego słabe strony? Qashqai był samochodem niezwykle uniwersalnym. To bodaj jego największa zaleta. Świetnie sprawdzał się zarówno w mieście, gdzie bez problemu można było zaatakować wyższe krawężniki dzięki jego wyższemu zawieszeniu, ale również kompaktowe rozmiary pozwalały z łatwością znaleźć miejsce do parkowania. Podobnie genialnie sprawdził się Qashqai w dalszych podróżach autostradowych, gdzie przy wyższych prędkościach hałas dobiegający z zewnątrz nie był irytujący, a auto dzięki stabilnej jeździe na wprost nie męczyło kierowcy. Także poza ubitymi szlakami Nissan pokazał, że jest dopracowaną konstrukcją, nie zawodząc trakcyjnie ani razu.
Jak starałem się Wam przekazać we wcześniejszej fazie filmu, Qashqai również był samochodem w zasadzie bezusterkowym. To, że pewne elementy uległy zużyciu po 10 latach i 150 tysiącach przejechanych kilometrów, uznać należy za rzecz normalną. Natomiast to, że Qashqai ani raz nie zawiódł, nie odmówił posłuszeństwa, nie wymagał wołania lawety, to już coś, co nie zdarza się zawsze. Uważam, że jest to ogromny plus Qashqaia pierwszej generacji. Niestety są również minusy. Minusem jest z pewnością niedopracowane zawieszenie, które zmodernizowano poważnie dopiero po zmianie modelowej Qashqaia na model J11. W aucie można spotkać również kilka uciążliwych patentów, jak na przykład bardzo nisko otwierającą się tylną klapę, która powoduje, że nawet osoby o średnim wzroście często uderzają się głową w jej rant. Nie każdy też znajdzie wygodną pozycję za kierownicą, a to za sprawą po pierwsze dość wysoko zamontowanych foteli, a po drugie za przyczyną skokowej regulacji pochylenia oparcia. Z pomocą oczywiście przychodzi kolumna kierownicza regulowana w dwóch płaszczyznach, zarówno na głębokość, jak i na wysokość, ale pomimo to nie każdemu będzie tu wygodnie. Na koniec najbardziej ogólne podsumowanie całego filmu. Qashqai pierwszej generacji, produkowany w latach 2007-2014 o oznaczeniu modelowym J10, to auto godne polecenia. Przede wszystkim to auto bezusterkowe i uniwersalne. Myślę, że nie powinniście się bać zakupu egzemplarzy używanych, jeżeli tylko zweryfikujecie faktycznie przebieg samochodu i jego ogólny stan. Myślę, że duże znaczenie w przypadku Qashqaia miało to, jak jego poprzedni właściciel dbał o konkretny egzemplarz. Jeżeli troskliwie go serwisował, wymieniał na czas wszystkie płyny i elementy eksploatacyjne, to nawet Qashqai z początku produkcji będzie dobrze służył przez wiele, wiele lat i wiele, wiele tysięcy pokonanych nim kilometrów.